Nasza firma jest firmą rodzinną, pokoleniową, już z blisko 40-letnią historią w branży dla przemysłu drzewnego. Firma została założona w 1986 roku przez mojego ojca i od początku była w branży drzewnej. Pierwotnie były to maszyny stolarskie, mniejsze urządzenia. Z biegiem lat zaczęliśmy specjalizować się w maszynach dla przemysłu tartacznego i to jest nasz główny nurt produkcji. Skąd pomysł na projekt? No, ambicja jest zawsze duża, bo młode pokolenie jak wchodzi zawsze chce unowocześniać, rozrastać, powiększać, inwestować, żeby wyglądało to bardziej na styl zachodni, rozwinięty, zautomatyzowany. Pomysłów dużo, trochę brakowało funduszy. Przy rozmowie znajomych okazało się, że są fundusze norweskie, które na dodatek obejmują województwo mazowieckie. Dla nas był to bardzo korzystny projekt i pomysł na rozwinięcie produkcji. Zawsze dla nas hasłem takim, że jeśli coś jest ekonomiczne, to zapewne jest i ekologiczne, bo jeśli połączy się kilka technologii ze sobą razem, nagle okazuje się, że można to robić lepiej, dokładniej, a zarazem i taniej. I ma lepsze skrócenie śladu węglowego przy produkcji. Projekt z początku nie zakładał aż tak dużej efektywności poprawy produkcji, ale jak się sumowało te wszystkie drobne wartości przy pisaniu projektu, okazało się, że przynosi duże korzyści dla nas finansowe, bo jest lepiej, i dla środowiska ekologicznie. Jak zapewne każde dofinansowanie właściwie wybrane, no to jest pewnego rodzaju krok naprzód w rozwoju firmy. My bardzo mocno to zauważyliśmy, bo projekt praktycznie w 90% był już zrealizowany tuż na początku zeszłego roku i efekty tego projektu zobaczyliśmy już w kolejnych miesiącach, gdzie na przykład przestaliśmy robić przekroczenie prądu, bo fotowoltaika dostarczyła nam dodatkową energię. Laser, który zakupiliśmy, poprawił nam jakość wycięcia blach, skrócił czas produkcji podzespołów, nie musiały wchodzić na dodatkowe maszyny, dodatkową obróbkę. Prasy, nasze korpusy mogą być teraz cięższe, solidniejsze, stabilniejsze, bo mamy prasę krawędziową, która z większym naciskiem może doginać blachy, więc każdy z tych elementów przyniósł nam korzyść w poprawie jakości naszego wyrobu. Stał on się lepszy przy niepodnoszeniu jego ceny. Projekt został dofinansowany z funduszy norweskich przy współpracy banku.